Zapraszamy. Chciałabym zostać portierem, bo z reguły jest to pierwsza osoba, która widzi się z gościem hotelowym. Pierwszym zadaniem portiera jest zrobienie dobrego wrażenia, aby gość został w hotelu. Istotne cechy na tym stanowisku to komunikatywność, miłe usposobienie, czytelność, kultura osobista, a także odpowiedzialność. Pracą pokojówki nie jest tylko sprzątanie. Dba o każdy, nawet mały szczegół, nie tylko w pokojach hotelowych, ale w całym hotelu. Od kandydatów na to stanowisko oczekuje się konkretnych cech: odpowiedzialności, zaangażowania w pełnieniu powierzonych obowiązków i dyskrecji. Kelnerka powinna cechować się szybkim nawiązywaniem kontaktów z gościem, miłą aparycją, życzliwością i uprzejmością, gdyż bardzo często pomaga w podejmowaniu decyzji. Na jej twarzy musi zawsze gościć uśmiech. Recepcjonistka to osoba, która ma najczęstszy kontakt z gościem hotelowym. Zajmuje się pracami biurowymi oraz musi być w stałym kontakcie ze wszystkimi osobami z personelu. Podstawowe cechy recepcjonistki to wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, uprzejmość i komunikacja. Ramy technik hotelarstwa.